analizowaniu poprzedniego meczu. Także myślę, że będziemy wygrać ten mecz kolejny, ponieważ my już jesteśmy w takiej sytuacji, że powinniśmy zacząć wygrywać mecze. I dla nas jest to bardzo ważne, my gramy zwycięstwo. Ja w to bardzo wierzę, że przyniesiemy 3 punkty. Jedziemy tam po zwycięstwo, bo już nie możemy przegrywać się. Ta sinusoida taka raz wygrana, raz przegrana, raz dobry mecz, raz zły mecz. No i teraz wypada nam zagrać dobry mecz i przywieźć 3 punkty. Na pewno nie będzie łatwy mecz. Zagłębie ostatnio przegrało, więc no na pewno wynik jest sprawą otwartą, ale jedziemy walczyć o zwycięstwo. Nie chcemy tracić tak bramek, nie chcemy w ogóle tracić bramek. No i to jest teraz nasz cel, który sobie zakładamy od jakiegoś czasu, że pierwsze to nie stracić bramki i grać na zero swoich. Najłatwiej byłoby załamać ręce, gdzie nie mamy pomocników, to może nie jedziemy. Jeśli mi to legra, będzie taniej i po prostu bez sensu. Nie, jedziemy tam wygrać. Z takim nastawieniem trzeba jechać, bo inaczej nie ma sensu. Także uważam, że są ludzie, którzy są w stanie zastąpić tych, którzy wypadli. Naprawdę to nie jest tak, że nie ten mecz spędził sens słowy. On nie na to naprawdę zależy, żebyśmy to wygrali. Także postaram się wygrać. A jak w ten sposób zrobimy to? Mam nadzieję, że będzie i dobrym, i skutecznym.